witam w imieniu członków Buńczoka Łowieckiego, wszystkich tu zgromadzonych gości. Już, ponieważ wszyscy sobie wymienili, bardzo mi miło, że tak historyczny, to jest bardzo historyczna chwila. Zaraz, jak to motto powstało, to zaraz opowiem, ale proszę zauważyć, że niedaleko stąd kilometr stoi figura Matki Boskiej tronującej. Już ma 256 lat, stoi dalej, 256 lat. Liczymy na to, że święty Hubert tyle samo postoi i kto inny będzie się przy nim modlił i kto inny będzie robił zbiórki myśliwskie czy przed polowaniem, ale on będzie dalej stał. Matka Boska tronująca, macie dobrze, królowa zresztą Sudetów ta kapliczka będzie się miała dobrze. Naprawdę jest to historyczne wydarzenie. A skąd to się wzięło? No, poczuliśmy taki obowiązek, że coś po sobie musimy zostawić. Zresztą pisze taki tam cykl na naszej stronie, zostawić ślad po sobie. Każdy człowiek, każda organizacja szanująca się powinna coś po sobie zostawić. Pomysł oczywiście, ktoś musiał ten pomysł jeszcze zrodzić. Myślę, że powstał może w głowach wielu, ale wyciągnął nasz łowczy Stasiu Rogaczewski. Że dla ludzi, którzy żyją w lesie, żyją z pracy w lesie lub spełniają swoje marzenia, hobby, sport, powinien święty Hubert powstać. I muszę podziękować panu nadleśniczemu Gabrielowi, anioł Grobelnemu, że po pierwszej rozmowie naszej wstępnej już kapliczka była zaklepana. Po drugiej była już sfinalizowana umowa współpracy naszej, czyli jest to dzieło koła Łowieckiego Szarak i leśników, kolegów, których tu widzimy. Ci, którzy na co dzień pracują w lesie i znają trudy tej pracy. To jest odwiedzenie. Tu jest napisane, kto z jednej strony, kto jest jakby fundatorem i ma udział. Żeby upamiętnić, kto to zrobił i tu osadzona jest kapsuła czasu. W tej kapsule czasu w języku polskim i po łacinie kolega Michał Polowicz, poprzedni prezes, napisał tekst. Nie będę go całego czytał, prawda? Na pewno po łacinie będę czytał, ale też zaznaczył, że my leśnicy i my, członkowie Górniczego Koła Łowieckiego, poczuliśmy obowiązek, że taki ślad w tym miejscu powinien zostać, w tym pięknym miejscu. I dodam tylko, że jest tu odnotowane za staraniem kogo powstała ta kapliczka. Oczywiście jest tu wymieniony zarząd nasz cały, są wymienieni, przeczytam może, pracownicy Lasów Państwowych pod kierownictwem Nadleśnictwa Wałży, pana Gabriela Grobelnego. Są też wymieniony jest komitet, który powstał też, żeby cokolwiek szybko zbudować, trzeba powołać komitet, ale komitet nie może mieć dużo ludzi. W związku z tym nasz komitet miał tylko 3 osoby. Krysia Denarowicz, Stefan Denarowicz, czyli małżeństwo, i łowczy, który to wymyślał, żeby to było odpowiedzialne. Te 3 osoby były w komitecie, dlatego tak szybko poszły przy wsparciu tu pana Gabriela. Udało nam się sfinalizować w 3 miesiące, co jest praktycznie niemożliwe, razem z uzyskaniem zgody i zezwolenia w starostwie. Mamy te dokumenty wszystkie dopięte. Ta kapsuła jest tu zamurowana i ona już zostaje dla potomności, ale tam jeszcze, proszę Państwa, jest lista świadków poświęcenia. Ja bym prosił, by się wpisać imię i nazwisko oraz miejscowość. Nie piszmy tam funkcję, tylko imię i miejscowość, ponieważ po zrobieniu kopii druga kapsuła czasu, teraz jest tu jest metalowa, ale druga szklana będzie zakopana przy fundamencie. Czyli będą świadkowie, że 14 października ta kapliczka została poświęcona. Dużo wiemy o Matce Boskiej tronującej tu obok. Tak musi zostać ślad, żeby następne pokolenia wiedziały, jak to się stało. Dla księży proboszczów mam prośbę, żeby zapisać to również. Jeżeli są kroniki parafialne, prosimy o zapisanie tego. Tej historycznej. Już rok temu zapisałem. Natomiast pana nadleśniczego mam prośbę. W waszym ośrodku,
ośrodku kultury łowy leśnej, ale nazwę już zapomniałem. Gołuchowie. Jest wydawany album, już dwa razy został wydany, Świętemu Hubertowi Cześć. I tam są pięknie opisane, piękne ilustracje, kapliczek Świętego Huberta we wszystkich leśnictwach w Polsce. I na 3000 leśnictw tylko jest 133 kapliczki Świętego Huberta. Nasza będzie 134. Ale ponieważ zgłoszenia przekazują nadleśnictwa, bardzo bym prosił o przekazanie do Głuchowa. W tym roku była wznowienie, ale myślę, że na 2-3 lata będzie też wznowienie. Fajnie, żeby taki ślad po nas został. No więcej mówię nie wiem, dziękuję bardzo. Potem czeka ciepły posiłek na wszystkich. Zapraszam. Tak, to dziękujemy panu prezesowi. Taka nasza mnie myśl, żeby może każdego 14 października następnego roku, czyli za rok, żeby spotkać się tutaj, pomodlić się widzieć z myślniku, jak również myśliwych, wszystkich zaproszonych gości. Już serdecznie zapraszam data pamiętna, bo to jest 14 października, Dzień Nauczyciela. To właśnie rano tutaj na mszę, a później do szkoły. Wszystkiego dobrego państwu. Od tego roku. Nasz Bóg!